Jacek Kurski, odwołany z funkcji prezesa TVP. Od tego zaczynamy tę część dnia na żywo. Radosław Mróz, witam. Ponownie Rada Mediów Narodowych odwołała Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Zbieramy najnowsze komentarze. Pytamy też o okoliczności tego odwołania. Mówi o nich w ten sposób minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Posłuchajmy. Pani odwołała właśnie prezesa Jacka Kurskiego ze stanowiska. Pyta TVN. Tak jest. W imieniu przyjaciół z Telewizji Polskiej, bo to duża zmiana. Jak pan minister to skomentuje? Panie redaktorze, myślę, że to jest dobre pytanie i sam jestem ciekaw odpowiedzi na nie do Rady Mediów Narodowych, które podjęły tą decyzję. Myślę, że to jest właściwy adres. Dziękuję bardzo. Kolejne komentarze już teraz prosto z Sejmu, gdzie jest Radomir Witt. Radomir, zanim jeszcze te komentarze na gorąco, to przeglądam właśnie Twittera. Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pisze tak. Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania. A o tej zmianie, co mówią w Sejmie, co się mówi w Sejmie? To zależy, jak to się przełoży na faktyczną działalność telewizji, ale to na pewno jest dobre, bo Kurski no, stał się z takim gorszym symbolem niż Urban, właściwie propagandy pisowskiej, więc ciężko będzie komukolwiek przebić poziom takiego no, szczucia na innych niż telewizja Kurskiego. Ale myśli pan, że to jest kwestia niewykonania pewnych zadań, dezaprobaty ze strony tej tak zwanej Rady Mediów Narodowych, czy może to jest po prostu kwestia tego, że teraz pan Kurski będzie mógł robić politykę jeszcze bardziej i jeszcze swobodniej? Być może, że Kurski zostanie szefem sztabu wyborczego PiS-u i będzie jeszcze bardziej się angażował. Nie wiemy w tym momencie. Teraz wygląda to raczej na wojnę bulldogów, które w PiS-ie rwą to polskie sukno, czyli wygrała pewnie inna opcja, może bardziej Morawieckiego, to tłuką się. Niestety wszystko kosztem Polski. No ale też już pamiętamy, że była taka sytuacja, kiedy była chwilowa zmiana na czele telewizji rządowej. Wtedy pan Łopiński pełnił obowiązki, bo prezes Kurski też miał rezygnować. Prezydent miał to wymusić. Jak wymusił, to widzieliśmy. Później prezes Kurski wrócił. To była wielka porażka prezydenta. Być może, że teraz prezydent znowu stawia te warunki. Być może, że chce dogadać się z PiS-em Andrzej Duda i Kurski mógł być jednym z elementów tego dogadania. Czekamy, co to faktycznie przyniesie dla jakości materiałów i czy telewizja przestanie być pisowską szczujnią, czy wróci do nazwy telewizji publicznej. Tyle jeśli chodzi o te polityczne komentarze na teraz, ale do tych komentarzy, do tego tematu, do odwołania Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP będziemy jeszcze wracali w TVN24.